Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, jak przeszedłem z tego do tego. Zapraszam. A więc zaczynajmy. Pierwsze zdjęcie zostało zrobione gdzieś mniej więcej na przełomie stycznia, lutego, bardziej w lutym tego roku. A z kolei drugie zdjęcie zostało zrobione gdzieś w połowie czerwca też tego roku. Czyli jak widać okres około 4 miesięcy, 4,5. Gdy zaczynałem redukować, to ważyłem około 76-77 kg, a gdy kończyłem, waga wahała się około 71,5 kg. Także nie jest to jakiś spektakularny spadek, ale jak widać, efekty były dosyć dobre i są dosyć dobre, ponieważ nie byłem jakiś bardzo gruby, także nie musiałem dużo zrzucać. Robiłem też badania tkanki tłuszczowej i wyszło mi około 9,6, gdy robiłem w bodajże na początku lipca. Jednak wydaje mi się, że troszeczkę za nisko pokazało, bo wydaje mi się, że miałem około 10, może 10,5. No ale jak widać, wynik całkiem dobry. Nie straciłem też za bardzo masy mięśniowej. Nawet wydaje mi się, że może troszeczkę zyskałem. Taka mała rekompozycja. Ale że to będzie nieznacząca ilość, także. No więc jak to zrobiłem? Zapraszam dalej. Ok, otóż najważniejsza sprawa to deficyt kaloryczny. Co to znaczy deficyt kaloryczny? To znaczy, że musicie spożywać mniejszą ilość kalorii niż wydatkujecie. I są dwie opcje. Albo możecie ucinać kalorie, albo możecie dokładać jakąś aktywność fizyczną. I też nie wierzcie w takie rzeczy, że na przykład na diecie wysokowęglowodanowej nie schudniecie, albo na ketozie nie schudniecie, ponieważ to, czy schudniecie, czy nie, będzie warunkować tylko fakt, czy będziecie w deficycie kalorycznym, czy nie będziecie. Oczywiście makroskładniki mają duże znaczenie, ale mają bardziej wpływ na kompozycję ciała, a nie na to, czy schudniecie, czy nie. I kolejna ważna rzecz to realne cele. Musicie sobie wyznaczyć jakieś realne cele, konkretne i określone w czasie. Otóż nie wystarczy Wam cel chcę schudnąć, ponieważ to ciężko zdefiniować schudnąć. Czy to będzie kilo, to schudniecie, czy to będzie 10 kilo. Musicie sobie określić przykładowo, że za 2 miesiące chcę ważyć 3 kilo mniej, czy tam 5 kilo mniej, czy tam zależy jaki jest cel. Ja przykładowo sobie wybrałem taki cel, że chcę mieć widoczne mięśnie brzucha i określoną ilość centymetrów w pasie. I w miarę się to sprawdziło, ponieważ przeszedłem tak z 85 cm w pasie do 76. To był mój najlepszy wynik. I taką dobrą wartością będzie spadek masy ciała o 1% tygodniowo. Szkodowo dziewczyna, która waży 50 kg, dla niej 1% to będzie jakieś pół kilo, a dla faceta, który waży 100 kg, będzie to kilogram. Także i kolejna sprawa, im więcej ktoś ma tłuszczu, tym ten spadek wagi może być szybszy na początku. Kolejna ważna sprawa to jeśli ktoś ma mniej tłuszczu, to polecałbym raczej chudnąć powoli, a jeśli ktoś ma większą ilość tłuszczu, no to raczej bym polecił chudnąć szybciej. Zapotrzebowanie na białko. Powinno być go tak mniej więcej od 1,8 do tak 2 gramów. Jeśli jesteście bardzo głodni, no to może być więcej, nawet tak do 2,3, ale już więcej raczej bym nie szedł w większą ilość. I tłuszcz węglowodany to zależy od preferencji właśnie, czy wolicie dietę wysokowęglowodanową, czy wysokotłuszczową. Ale ja redukowałem i na low carbie, gdzie miałem tak 100-150 węglowodanów i redukowałem także na niskich tłuszczach, a wysokich węglowodanach. I szczerze powiem, że lepszą formę zrobiłem na wysokich węglowodanach i lepiej też się czułem na wysokich węglowodanach, dlatego musicie sami sprawdzić, co się dla Was lepiej sprawdzi. I jeszcze kilka słów o efekcie jojo. Otóż co to jest efekt jojo i dlaczego się pojawia? Pojawia się wtedy, gdy schudniecie, zrobicie przykładowo formę i później wracacie do tej wagi, którą wtedy mieliście, do takiego samego poziomu zatłuszczenia lub podobnego, czasami nawet większego. I dlaczego to się dzieje? Otóż dlatego, moi drodzy, iż wiele osób popełniło ten błąd, że na redukcji mają zdrowe nawyki, jedzą pełnowartościowe jedzenie, a gdy właśnie już skończył redukcję, skończył chudnąć, to wracają do starych nawyków i jedzą syf, dużo przetworzonego jedzenia, nie kontrolują tej podaży kalorii i się zalewają szybko. Dlatego właśnie dobrą opcją jest
dokładanie powoli tej liczby kalorii i też nie robienie takiej świńskiej masy, tylko nieduży surplus kaloryczny wystarczy. Wiele osób też nie zdaje sobie sprawy, że takie rzeczy jak sosy, jak napoje słodzone też dostarczają kalorii i to dosyć sporej ilości. I piją po prostu takie napoje albo sosy i nie wiedzą skąd nabijały te kalorie. No i otóż w ten sposób. Fajnym wyjściem na redukcji i w sumie nie tylko na redukcji, ale ogólnie są napoje zero, które nie mają właśnie kalorii. I też są dobre syropy zero, sosy zero. U mnie bardzo fajnie się to sprawowało. Jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż, co zrobić, żeby nie czuć głodu? Musicie jeść dużo warzyw. Musicie też robić takie posiłki, które będą miały dużą objętość. Co to znaczy, że będą miały dużą objętość? Znaczy to, że po prostu będziecie mieć dużo jedzenia na talerzu, ale to będzie miało mało kalorii. Przykładowo tabliczka czekolady ma około 500 kalorii, a przykładowo 80 gram makaronu, 200 gram indyka, kurczaka i do tego kupa warzyw też ma 500 kalorii. Tu i tu dostarczacie taką samą wartość kalorii, a no zgadnijcie, czym się bardziej najecie. No właśnie, wiadomo. Także podsumowując, musicie sobie określić jakiś realny cel, musicie też śledzić waszą podaż kalorii, musicie wprowadzić zdrowe nawyki do swojej diety, duże objętościowe posiłki. I cóż, musicie być cierpliwi, nie zrażać się, zmotywowani musicie być. I cóż, nie jest to wcale takie trudne, także jeśli ja to zrobiłem, to każdy to potrafi zrobić, tylko trzeba to zrobić wszystko z głową. I tak samo nie przejmujcie się, jeśli wam wyjdzie jakiś cheat day albo coś takiego, bo to działa w obie strony. Nie schudniecie z dnia na dzień i też nie przetyjecie z dnia na dzień. Także jeśli raz powinie wam się noga, no to nic się nie stanie. Gorzej, jeśli taki cheat day przedłuży się do 3, 4, 5 dni, to wtedy no już nie jest to problem. Ale taki jeden dzień to nic to nie zmieni za dużo. Jeśli materiał się podobał, no to zachęcam do lajkowania, komentowania oraz do subskrypcji kanału. Dawajcie też znać, co sądzicie o tym materiale. Możecie dać swoje wskazówki, swoje przemyślenia i to było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!